Tomek, wschodząca gwiazda telewizji, prowadzi poukładane życie. Ukochana kobieta, sukcesy w pracy, wysokie zarobki i święty spokój. Niespodziewanie jego idealna układanka legnie w gruzach. Dowiaduje się o chorobie swojego dawno niewidzianego ojca i od tego momentu już nic nie jest takie samo. Lęk wysokości, bo o tym filmie mowa, to emocjonalna opowieść o odpowiedzialności i miłości. Wybitny debiut reżyserski Bartka Konopki wchodzi właśnie do kin. Autor nominowanego wcześniej do Oscara Królika po berlińsku tym razem nakręcił film niezwykle osobisty, bo zbudowany na podstawie własnych wspomnień i relacji z chorym rodzicem. Reżyser stwierdził, że produkcja jest niejako ostatnią rozmową z ojcem, która pozwoliła mu pozbyć się ciężaru ostatnich lat. Ten film to jest taka moja ostatnia rozmowa z moim ojcem, która załatwiła rzeczywiście pewne sprawy, to znaczy w pewnym sensie, w pewnym stopniu mnie uleczyła i w pewnym stopniu zdjęła ze mnie ten taki bagaż poczucia winy. Nie do końca, widzę, że to ciągle jakby jest żywe i że tak naprawdę ten film zaczął we mnie taki proces jeszcze cofania się, jeszcze głębi i jeszcze odkrywania tego, jak to tak naprawdę było. Na pokazie pojawił się odtwórca roli Tomka Marcin Dorociński. Aktor mówił o głębokim przesłaniu, jakie płynie z filmu. Jego zdaniem tak osobista produkcja inspiruje do refleksji nad własną sytuacją rodzinną. Wydaje mi się, że powstało coś bardzo, nie wiem, delikatnego, wrażliwego, mówiącego o czymś bardzo, bardzo ważnym w życiu, czyli o miłości rodziców i do dzieci i dzieci do ich rodziców. I ja sobie tak myślę, że ten film jest taką inspiracją dla młodych czy starszych ludzi, bo to nie jestem, nie rozumiem jakichkolwiek ograniczeń. Każdy może zobaczyć ten film. I jeżeli kogokolwiek ten film zainspiruje do naprawienia, czy też do pomyślenia chociażby o jakiejś niezałatwionej historii w swoim życiu, to wystarczy. To już warto było zrobić ten film. Znakomity aktorski duet Dorociński-Stroiński mogliśmy oglądać w serialu Pitbull. W Lęku wysokości współpraca miała jednak o wiele bardziej emocjonalny charakter. To ja, tato. Wypierdalaj się. To co, do zobaczenia za kilka lat, tak? Tutaj cała współpraca wspaniała, czuła i chyba zawodowa bardzo też przez to była, polegała trochę na jakby braku współpracy, to znaczy polegała na takim odsunięciu się od siebie i wzajemnym zaufaniu, że przygotowując te swoje światy oddzielnie, nie zagrażamy sobie na żadnym polu jako koledzy, jako aktorzy, jako wykonawcy, tylko pracujemy na jakiś wspólny efekt, w którym może przez to, że ufając sobie, nie jesteśmy tak do końca umówieni na to, co będziemy grali, może się uda osiągnąć jakiś minimalny stopień niejednoznaczności, więcej niż gdybyśmy to po prostu sobie dokładnie wszystko wcześniej omówi. Bartek Konopka oprócz wielu filmowych nagród, m.in. w Gdyni i Berlinie, zdobył ogromne uznanie młodego pokolenia. Tam było dużo młodych ludzi, bardzo się z tego cieszyłem i potem oni sami podchodzili i rozmawiali, że zaskoczył ich ten film, bo myśleli, że no to jest taki trudny film, trudno się go sprzedaje, no, o dwóch pokoleniach, o ojcu i synu, to nie jest takie atrakcyjne, ale przyszli na ten film i zobaczyli, że on ich wciągnął. I on opowiada o przeszłości w taki sposób, który ich zaskoczył, że ta przeszłość to nie jest jakaś martyrologia, walka, opozycja. Nie, ta przeszłość nagle ma twarz twojego ojca. Co teraz, chłopie? Zaczynasz nowe życie.